Szanowanko, dzisiaj w cyklu remonty w Ruderze na Wygwizdzie przydomowa oczyszczalnia ścieków. Tutaj znajduje się od niej właz, pod spodem jest zamontowany zbiornik. Zdaje się, że 2000 litrów. Tutaj jest od niego taki odpowietrznik. I ogólnie to jest ta nowsza wersja, że tutaj nie ma takich rurek z dziurkami w formie drenażu, tylko są takie jakby plastikowe palety rozłożone na większej powierzchni, jako taki drenaż rozsączający. Pod spodem jest żwir, na to jest jakaś taka geowłóknina. Coś mniej więcej w ten sposób to było montowane. Koszt instalacji 6,5 tysiąca złotych. Natomiast w formie dotacji można uzyskać połowę zwrotu. A żeby dotację otrzymać, należy złożyć wniosek w gminie, pobrać zaświadczenie, że nie ma możliwości ani nie planuje się w najbliższym czasie przyłączenia kanalizacji. Z tym się idzie do starostwa po mapkę. Z mapką się robi zgłoszenie. No i później albo jest milcząca zgoda, albo w sumie do dotacji jest potrzebne takie jeszcze zaświadczenie, więc w formie zaświadczenia urząd wydaje, starostwo powiatowe, taką zgodę. No i z tym już się czeka na dotację. Jeszcze tutaj urzędnik musiał przyjechać, zrobić odbiór tego i po jakimś czasie połowę zwrócili. A kiedyś tu było takie szambo, które nawet przy oszczędnej eksploatacji, wyjątkowo oszczędnej, było pełne po miesiącu przy jednej osobie, więc to była jakaś po prostu masakra. No, a teraz elegancka oczyszczalnia, także Rudera na Wygwizdzie staje się coraz fajniejsza. Więcej filmików nadchodzi. Pozdrawiam. Cześć.